Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Statystyki policyjne mówią, że w Polsce rocznie ujawnianych jest 4,5 miliona wykroczeń drogowych. My postaramy się przestrzec Państwa przed popełnianiem owych wykroczeń drogowych. Na początek mamy list od pana Konrada, który jest przerażony tym, jak często kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go. Słowa pana Konrada potwierdza nasz korespondent z Oświęcimia, który pokazuje filmik, jak próbuje skręcić w lewo. Samochody stoją murem, nie jest w stanie przejechać. No nie ma żadnej przerwy, która oczywiście być powinna. Zwróćcie Państwo uwagę, samochód przed nim, kierowca tego samochodu, chyba też chciał skręcić, wyraźnie zwolnił, ale uznał, że dłużej to potrwa, więc pewnie objedzie kwartałem ulic dookoła. No śmieszne, że w mieście w końcu niedużym, jakim jest Oświęcim, też nie potrafimy jeździć poprawnie, blokujemy skrzyżowania. Wszyscy na tym muszą stracić, no bo nikt nie posuwa się do przodu. Zaburza się kompletnie płynność ruchu. Myślę, że część z Państwa popełnia te wykroczenia umyślnie, ze świadomością. No bo być może, że ktoś mi tutaj wjedzie z bocznej ulicy i ja będę którymś kolejnym samochodem, zamiast być przed tym pojazdem, będę za nim. I w związku z tym w imię egoizmu powodujemy właśnie kompletne zablokowanie ruchu. No a potem oczywiście pojedziemy przed tym pojazdem, który nie wjechał. Szlak może. To tak ma wyglądać ruch drogowy? To wstyd. Raz jeszcze używam tego pojęcia wstydu, prosząc, żeby część z Państwa po prostu zmieniła swoje nastawienie. Tutaj na drugim filmie od korespondenta z Oświęcimia widać, jak samochody no, stoją prawie zderzak w zderzak. Nikt się nie usuwa. Tak, około 2 minut nasz korespondent usiłował przejechać przez skrzyżowanie i dopiero znalazł się kierowca, który zrozumiał, że ma w tym przypadku stanąć przed skrzyżowaniem, nie zablokować, nie pojechać zderzak w zderzak, tak jak większość kierowców. Także uważajcie Państwo, taka jazda jest niedopuszczalna. Ale i tak w Krakowie na niektórych skrzyżowaniach widać pewną poprawę. Okazuje się, że kierowcy w tych mniejszych miastach, Oświęcim, Myślenice, Wadowice, w ogóle tego nie rozumieją. I na razie jeżdżą no, katastrofalnie. No teraz musimy wrócić do naszego żelaznego tematu, czyli zachowania kierowców przy przejściach dla pieszych. Pisze do nas nasz widz, który nie ujawnia imienia, ale pisze, że jechał za Kopianką i obserwował dramat pieszych, którzy, myślę, co najmniej kilka minut muszą czekać, żeby przejść i to jeszcze z dużą dawką ryzyka. Z dużą dawką ryzyka. Rzeczywiście Zakopianka dalej jest niebezpiecznym odcinkiem. Mamy już kilka przejść nadziemnych, ale jeszcze w wielu miejscach ich nie ma. Natomiast kierowcy dalej nie zdyscyplinowali się w zakresie zmniejszania prędkości przed przejściem. Tam jest 70, ale czasami to 70 nie może być obowiązującą prędkością, bo to jest maksimum 70. Pamiętajcie, szanowni kierowcy, że to jest maksimum 70. Jeżeli warunki są trudne, prędkość musi być mniejsza. Jeśli zbliżają się piesi, a tym bardziej stoją w oczekiwaniu na przejście, to schodzimy do prędkości zbliżonej do zera i przepuszczamy pieszych. Uważamy na to, co robi jadący sąsiednim pasem kierowca i dostosowujemy się do jego prędkości. Było to wielokrotnie mówione, a cóż widać z filmu przesłanego nam? Duży ruch na tym skrzyżowaniu. Pojazdy usiłują wyjechać z bocznej ulicy, ustawiły się na łączniku pomiędzy dwoma jezdniami. Jest osoba piesza, zwalnia pojazd, zatrzymuje się. Piesza wchodzi, a pojazdy na lewym pasie przejeżdżają. Kompletny skandal. Zatrzymanie prawa jazdy jest najmniejszą karą, jaka w tym przypadku może być. No ale takich wydarzeń mamy ciągle mnóstwo. Na naszych drogach ciągle wieje grozą. Wieje grozą również na ulicy Klasztornej w Krakowie, co widać na filmie, który przysłał nam pan Krystian. No tutaj kierowca chciał przepuścić pieszą, no ale no niestety skończyło się tak, że ma tył samochodu do remontu. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że nie interesujemy się zbliżaniem do przejścia dla pieszych. Czyli tak, po pierwsze niebezpieczny odstęp, ale przede wszystkim brak nastawienia na to, że mamy zmniejszyć prędkość w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. W związku z tym jedziemy
zakładając, że pewnie inne pojazdy też pojadą i spokój, a piesi będą tam stali. No, inne pojazdy nie jadą, a my w nie wjeżdżamy, bo właśnie ani przejście dla pieszych, ani bezpieczny odstęp, ani nic nas nie powoduje do tego, żeby tę prędkość ograniczyć, żeby odstępy zwiększyć. I czym się to kończy? Popatrzcie Państwo, gdyby ta piesza przechodziła z drugiej strony, to już dostałaby w kolano, bo samochód popchnięty przesunął się na połowę przejścia. Na szczęście osoba przechodziła z drugiej strony. No i taka, powiedzmy, niewielka niby szkoda na zdrowiu może skończyć się trwałym kalectwem. I kolejny błąd kierowców, który może być tragiczny w skutkach, czyli nie używanie kierunkowskazów. Pisze o tym do nas pan, który nie ujawnia imienia, ale pisze tak. Nie jest to może coś spektakularnego, przypadek jakich są tysiące, ale uważam, że potępienia takich zachowań nigdy za wiele. Potępmy więc. Słusznie zauważył nasz korespondent, że takich przypadków jest tysiąc, setki tysięcy. Nie wiem, czy poruszyła Państwa odpowiednio ta liczba 4,5 miliona ujawnianych rocznie wykroczeń w Polsce. A ile jest nieujawnionych? 10 razy tyle? 100 razy tyle? No bo ilu musieli mieć policjantów, strażników miejskich, żeby to wszystko ujawnić? No właśnie, my tak jeździmy. Popatrzcie Państwo, obwodnica Krakowa, na której notabene wypadki coraz częściej występują. No taka jazda musi skończyć się wypadkiem. Co ten kierowca myślał? Że tak po cichutku sobie zmieni pas ruchu? Czy w ogóle patrzy do lusterek? No jak można bez kierunkowskazu wykonywać taki manewr? Przy prędkościach drogi szybkiego ruchu, autostrady, drogi ekspresowe, tutaj każdy błąd to zagrożenie śmiercią. Pisze do nas pan Rafał a propos odcinka o wyprzedzaniu z prawej strony. Tyle, że pan Rafał ma problem z rowerzystami, którzy wyprzedzają go z prawej strony, kiedy on ma już włączony migacz i szykuje się do skrętu w prawo. No uważa, że to bardzo niebezpieczne. Czy ma rację? Tak. Otóż rzeczywiście powiedzieliśmy i mówimy to nadal, że przepisy dopuściły kilka lat temu wyprzedzanie wolno jadących pojazdów przez rowerzystów, z wyjątkiem nich samych, z prawej strony. To znaczy rowerzysta nie może wyprzedzać rowerzysty z prawej strony, ale może każdy inny wolno jadący pojazd. Rowerzyści, to nie o to chodzi, żebyście nie reagowali na to, co dzieje się na drodze. Przecież ten samochód poprawnie ustawiony, popatrzcie Państwo, przy prawej krawędzi, dobrze skręca w prawo, ma kierunkowskaz, a mimo to rowerzysta wpycha się na siłę, ryzykując swoje zdrowie, a może i życie. A na sygnał dźwiękowy naszego korespondenta pokazuje, że przecież tak mu wolno. No nie, szanowny rowerzysto, to było niebezpieczne. Artykuł 3 mówi, że wszelkie tego typu zachowania są niedopuszczalne. A swoją drogą, czy wy rowerzyści nie rozumiecie tego, że jesteście niechronionymi uczestnikami ruchu i że każde nawet lekkie dotknięcie przez samochód może spowodować waszą śmierć? Czy naprawdę, panie i panowie, tego nie rozumiecie? No i jeszcze przestroga dla kierowców. Ustawiajcie się, szanowni kierowcy, do skrętów dokładnie. Mamy się ustawić w prawo skrajnie do prawej krawędzi, w lewo skrajnie do osi jezdni. No ale rowerzysta pewnie zawsze się zmieści. Może nawet zamknąć lusterko i przejechać. Tylko czy o to chodzi rowerzyści? Tak po prostu jeździć nie wolno. Nie wpychamy się, nie ryzykujemy swoim życiem. A kierowcy, ustawiajcie się dokładnie, bo to powoduje, że jazda jest płynna. No i w jakim stopniu zapobiega pomysłom, które czasem rowerzystom przychodzą do głowy, które niestety mogą spowodować śmierć. No, pan Rafał tutaj miał jeszcze jedno spotkanie z szalonym rowerzystą. No przecież ten rowerzysta wyskoczył jak spod ziemi. W tej sytuacji, gdyby rowerzysta nie utrzymał równowagi, to byłby najechany przez samochód i podejrzewam, że mogłoby to być najechanie śmiertelne. Ryzyko ponad wszelką miarę. Zdążę. Jestem sprawny. Zmieszczę się, pojadę. Nie ma takiej sprawności, szanowni rowerzyści, która by wam pozwoliła uniknąć każdego wypadku. Jeżeli to do kogoś nie przemawia, to ostatnio na olimpiadzie w Rio de Janeiro widzieliście państwo upadki rowerzystów, którzy są elitą, którzy potrafią skakać na rowerze, którzy potrafią wszystko, którzy jeżdżą 100 na godzinę i oni też się wywracają. Ale oni uczestniczą w zawodach sportowych na zamkniętym odcinku. A panie i panowie rowerzystki uczestniczycie w ruchu drogowym, i nie ma tu miejsca na ryzyko. Wasze ryzyko również jest niedopuszczalne, bo ktoś będzie chciał zareagować, ominąć, wyminąć, uniknąć wypadku i wjedzie w kogoś innego, Bogu ducha winnego.
Stop ryzyku. Stop ryzyku, rowerzyści. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.